Witam i zapraszam serdecznie na filmik poświęcony próbie Seliwanowa, czyli takiej reakcji, która pozwala nam na odróżnienie roztworu glukozy od roztworu fruktozy. Na przedstawionym schemacie mamy dwie próbówki, w których znajduje się roztwór rezorcyny we stężonym kwasie solnym i do każdej z tych próbówek dodajemy odpowiednio roztwór glukozy i roztwór fruktozy. Następnie po wymieszaniu oba te roztwory ogrzewamy w próbówkach i następnie powinniśmy zaobserwować w jednej z nich powstanie czerwonego zabarwienia. Jest to wynik pozytywny dla próby Seliwanowa. Jak to doświadczenie będzie wyglądało, obejrzymy na tym filmiku po przełączeniu kamerki. A więc mamy ten nasz zestaw doświadczalny. W obu próbówkach znajdują się kawałki porcelany. Będą nam one potrzebne do ogrzewania równomiernego tych cieczy, które wprowadzę za chwilę do tych naczyń. Wlewam w tym momencie porcję stężonego kwasu solnego. On jest troszkę rozcieńczony wodą, tak żeby uzyskać odpowiednie stężenie. I teraz do każdej z tych próbówek wrzucam po kryształku rezorcyny. Rezorcyna, czyli substancja, która jest zaliczana do fenoli. Tutaj mamy pokazane, jak taki kryształek rezorcyny wygląda. I do każdej z próbówek wrzucam po jednym. Następnie zawartość każdej z próbówek trząsam, tak żeby ta rezorcyna miała szansę się tutaj z tym kwasem wymieszać. I do tych próbówek, zgodnie ze schematem, dodaję roztworów odpowiednich cukrów. Do pierwszej dodaję roztwór glukozy, natomiast do drugiej próbówki roztwór fruktozy. Oba są zawierane cukry proste. Oba te cukry ulegają próbie Trommera i próbie Stolensa. Natomiast, żeby można było je odróżnić, no to właśnie użyjemy tej naszej próby Seliwanowa. Roztwory mamy przemieszane, a więc przechodzimy teraz do ogrzania każdego z tych roztworów. Zaczniemy na początek od próbówki z roztworem glukozy. Zobaczmy, co będzie się tutaj działo, kiedy ogrzejemy zawartość. Widzimy, że roztwór zaczyna się gotować. Jeszcze troszkę przemieszam, żeby równomiernie całość się ogrzała. No i tutaj widzimy, że roztwór jest bezbarwny, tak jak był. Zobaczmy, co będzie, kiedy ogrzejemy roztwór fruktozy tym razem. I tutaj już widać powoli, że zaczyna nam się zmieniać barwa. Roztwór robi się lekko różowy. Pogrzewajmy jeszcze chwilkę, tak żeby się nam zagotowała całość. I widać, że ten roztwór zaczyna już przybierać czerwoną barwę. Czyli uzyskaliśmy ten efekt, o którym mamy mowę w tym naszym opisie obserwacji. A więc pierwsza próbówka, która zawierała glukozę, pozostała bez większych zmian. Mamy zawartość taką, jak była. Natomiast
próbówce z fruktozą uzyskaliśmy czerwone zabarwienie. Także przechodząc do zapisania obserwacji i wniosków, możemy stwierdzić następujące rzeczy. Czyli w probówce z fruktozą tworzy się roztwór o czerwonej barwie, czyli wynik próby dla roztworu fruktozy jest pozytywny, a więc próba seliwanowa pozwala na odróżnienie roztworu glukozy od fruktozy.